miło przywitać wszystkich przybyłych gości. Dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Dziękujemy, że w ten wieczór jesteście z nami na naszym jubileuszowym wernisażu pod tytułem Pan Art wczoraj i dziś. Dziękujemy również, że zaszczycił nas swoją obecnością dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, pan Andrzej Wimmer. Dziękujemy jeszcze raz, że mamy możliwość przebywać w ten uroczysty dzień z wami na dwóch wystawach, ponieważ jest to wystawa, która składa się z dwóch części. W górnej sali są prace obecnych członków, a w dolnej nasza historia. Przypomnę tylko, że nasze stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 40 lat i aktywnie wpisało się i wpisuje nadal w historię miasta Gliwice. Naszą siedzibą jest Centrum Organizacji Kulturalnych i dzięki temu możemy korzystać tutaj z dwóch sal wystawowych, możemy robić cykliczne wystawy, za co serdecznie dziękujemy. Równocześnie mamy swoją galerię w Centrum Handlowym Forum pod tytułem Galeria Pound Art i tam również swoje prace pokazujemy i prowadzimy działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży szkół podstawowych i przedszkoli. Nasza historia jest historią, która była dokumentowana i tą dokumentację prowadzimy od samego początku. Ja natomiast, zanim zakończę, zacytuję słowa Picassa, który powiedział, że nie zrozumie sztuki ten, kto nigdy nie zrozumie tego, że w sztuce 1 plus 1 nigdy nie równa się 2. A teraz daję głos Markowi. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie. My jesteśmy trzecią grupą na Śląsku, która istnieje 40 lat. Najstarszą jest lat 50. jest Grupa Janowska i Obsydian Zabrza, który obchodził 60 lat. Powstała w 77 roku, ale pierwsza wystawa miała miejsce dopiero w 78 roku, w styczniu, w klubie Politechniki Śląskiej, gdzie wzięło udział 27 osób. Więcej na ten temat będzie można zobaczyć w dolnej części wystawy. Mamy bardzo dużo materiałów. Jedne materiały są wyeksponowane na ścianie, pozostałe są jak gdyby na stołach. Można je przeglądnąć, doczytać. A serdecznie zapraszam do zwiedzania dolnej wystawy. Jest również film. Jest to krótka impresja. Po wernisażu serdecznie zapraszam do obejrzenia. Zanim zejdziemy na dół, obejrzeć film i przyjrzeć się naszej historii. I zanim przyjrzymy się pracą tutaj w tej górnej sali, zapraszam Państwa na koncert, który przygotował dla nas zespół Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ludomira Łużyckiego w Gliwicach. Saksofon. Michał Jagoda, fortepian.